Cześć, to Szymon Jasina. Dzisiaj jestem we Frankfurcie i korzystając z typowo motocyklowej pogody, słonecznej, na szczęście niezbyt upalnej, mam okazję zapoznać się z edycją specjalną BMW R90. Model ten pokazuje, że moda na retro w świecie motocykli trwa w najlepsze. R90 od samego początku stał się hitem i cały czas odpowiada aż za 10% sprzedaży motocykli BMW. Właśnie wyszła edycja specjalna, łamane na 5, która upamiętnia 50. rocznicę przeniesienia fabryki motocykli BMW do Berlina, ale też rozpoczęcie produkcji tego modelu, który widzicie z tyłu. Modelu R75x5. Jest to o tyle ważny motocykl w historii BMW, ponieważ niemiecka marka rozważała zakończenie produkcji motocykli, samochody stawały się dużo popularniejsze, ale po przeniesieniu produkcji do Berlina R75x5, a dokładnie cała seria łamane przez 5, stała się hitem sprzedaży i dlatego dzisiaj po 50 latach BMW postanowiło to uczcić edycją specjalną modelu R90. Jak widzicie, są stylizowany tak, aby jak najbardziej przypominać ten klasyczny model. Przede wszystkim cała stylistyka, malowanie jest bardzo podobne. Mamy tutaj elementy chroniące kolana. Ciekawe, sama kanapa też, same siedzisko jest grubsze niż w wersji standardowej. Jest dzięki temu wygodniejsze, ale też ma upodabniać motocykl do tego oryginalnego modelu sprzed 50 lat. Kolor lakieru jest może nieco inny, ale też oczywiście nawiązuje do tego niebieskiego, klasycznego odcienia. Sam motocykl, którym miałem okazję już troszeczkę pojeździć tutaj po okolicznych drogach, jest takim połączeniem w stylu retro, ale też zupełnie nowoczesnej maszyny, bardzo komfortowej, wszystko chodzi bardzo leciutko, wygodnie. Tutaj, jeśli o to chodzi, to można się poczuć jak na zupełnie nowoczesnym motocyklu, mimo tego wyglądu, mimo tego, że ten silnik, ten bokser, no, wprawia motocykl w takie dość mocne wibracje, ale oprócz tego wszystko działa naprawdę bardzo, bardzo delikatnie, bardzo nowocześnie. Akurat ta wersja jubileuszowa już jest sprzedawana w jednej konfiguracji, dość bogato wyposażona, na przykład ma tutaj podgrzewanie manetek. Jest to motocykl, który dokładnie tak będzie wyglądał wyjeżdżając z salonu, aczkolwiek też możliwe jest dokupienie praktycznie wszelkich akcesoriów, które są dostępne do modelu R90. Czyli może tutaj też na przykład znaleźć obrotomierz, nie tylko prędkościomierz, i wszelkie nakładki na cylindry, wydech Akropowicza. To wszystko można dokupić w tej wersji, aczkolwiek jeśli chodzi o wydech, to muszę przyznać, że nawet ta wersja oryginalna, seryjna, brzmi naprawdę, naprawdę świetnie. No, motocykl ten już powoli staje się kultowy, mimo że jest na rynku dopiero 5 lat. Jak mówiłem, z miejsca stał się hitem. No i przyznacie, wygląd mówi sam za siebie i wiadomo skąd ta popularność tego modelu. Test już niedługo przeczytacie na autokult.pl.